Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, w ostatnim punkcie wycieczki autokarem Mix Północ plus Zatoka Wraku plus Błękitne Groty z biurem podróży Zante Magic Tours dojechaliśmy do miejscowości Anafonitria. W zachodniej części tradycyjnej górskiej wioski Anafonitria stoją kamienne zabudowania monastyru. Jest to najstarszy zachowany po trzęsieniu ziemi budynek wyspy, gdzie poznamy historię świętego Dionizosa, patrona Zakynthos. Klasztor został wzniesiony przez hrabinę Lappa, która ponoć zamieszkała w nim jako mniszka. W XVII wieku przebywał w nim arcybiskup Dionizy, późniejszy święty Dionizy. Monastyr otoczony jest kamiennym murem. Zresztą sami zobaczcie tą budowlę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba punkt widzenia, jaki dla Was przygotowałem, nagrywając ten materiał. Jeżeli chodzi o dojazd samodzielnie, samochodem, nie ma problemu. Jednak należy się liczyć z tym, że trzeba zapoznać się z historią tego miejsca samodzielnie. Będąc na wycieczce, na przykład Mix Północ, no to w tym momencie przewodnik dokładnie omawia historię tego miejsca i poznajemy historię świętego Dionizosa, patrona Zakynthos. Tak więc wycieczka Mix Północ według mnie jest godna polecenia wszystkim z dziećmi, całym rodzinom bez problemu, ponieważ jest także w Zante Magic Tours animator, który zajmuje się dziećmi, a dorośli mogą spokojnie posłuchać tego, co najistotniejsze, czyli historii wyspy i nie tylko. Na tym przystanku kończymy całą wycieczkę Mix Północ, całodniowa, 11-godzinna, 10-11-godzinna wycieczka autokarowa, bardzo, bardzo w porządku, tak więc większość kroków przedstawiłem Wam na filmach na kanale. Z mojej strony to tyle, sami zobaczcie, jak wygląda to miejsce i dajcie znać, czy tutaj byliście, czy to samodzielnie, czy też z wycieczką. We'll be right back.
3, 2, 1 i kaczesz, dobra? Tak.